Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jacek Grzymała z Permaculture Live UK. W dzisiejszym słuchowisku podzielę się z Wami wiedzą o permakulturze. A tytuł tego słuchowiska to Podstawy permakultury dla początkujących, czyli PPDP. Życzę miłego słuchania. Otóż moja przygoda z permakulturą zaczęła się kilkanaście lat temu kiedy to trafiłem na książkę Władimira Maigret, Anastazja, Szumiące Cedry. Uzyskaną tam wiedzę na temat uprawy naturalnej żywności zacząłem praktykować i stosować w swoim życiu. Dobyłem tam dużo przydatnej wiedzy, na przykład jak wysiewać nasiona i jak pozyskiwać zdrowe płody, które mogą uzdrawiać nasz organizm. Podzielę się z Wami jedną z tych metod, jeśli chodzi o siew. Otóż przed wysiewem do gleby nasionka ogórka, pomidora czy innej rośliny trzeba wziąć do ust i trzymać przez co najmniej 9 minut. Należy też stać boso w miejscu, w którym nasionko będzie wsadzone do ziemi. Przy takim postępowaniu nasionko zbiera w sobie bardzo dużo informacji o człowieku, dla którego w przyszłości wyda zdrowe płody. Płody uzyskane z takiego nasionka są w stanie wyleczyć z wielu chorób, na które dana osoba zapadła. Kiedy pierwszy raz się o tym dowiedziałem, było to dla mnie wielkim zaskoczeniem. I wręcz wydawało mi się to trochę magiczne. W przyszłości opowiem Wam więcej w kolejnej specjalnie poświęconej audycji na ten temat. Główna bohaterka książki, Anastazja, podziła się też wiedzą o tym, jak posiadając jeden hektar ziemi i tworząc na nim osadę rodową, można stać się samowystarczalnym. To też mnie bardzo zaciekawiło. Dzięki wiedzy zawartej w tej książce zacząłem zbliżać się bardziej do matki natury. Wiele lat temu wyjechałem ze swojej ojczyzny, i mieszkając w różnych miejscach w Europie, szukałem zawsze kawałka ziemi, po to, żeby móc uprawiać na nim własną, naturalną żywność. I mimo tego, że nie posiadałem swojego własnego domu ani ziemi, Tworzyłem tam, gdzie tylko mogłem, swoje mini ogrody. Pamiętam, jak kiedyś mieszkałem w Brighton. Wynajmowałem tam mieszkanie w bezmencie. Miałem tam wylane betonem patio i dostęp do małego skrawka ziemi. Około 2 m na 2 metry, czyli około 4 m2. Od razu pomyślałem o uprawie swoich warzyw. Postanowiłem przekopać tą ziemię, kupiłem szpadel i wziąłem się do pracy. To nie była normalna gleba, to była twarda, sucha glina. Wbiłem głęboko szpadel, użyłem swojej siły i od razu złamałem od szpadla. No i takie to były moje początki. Nie było łatwo, ale nie poddałem się i zacząłem myśleć, myśleć co mogę wykombinować. Wpadłem na pomysł, że zbiję skrzynię z desek, ze starych palet, które znalazłem w szopce na końcu ogrodu. Zbitą skrzynię wypełniłem ziemią, a z parku przyniosłem trochę liści zebranych z pod drzewa dębowego. Dodałem tam też skoszonej trawy. Którą dostałem od sąsiada, a na wierzch dodałem kolejną warstwę ziemi. Z czasem zacząłem dorzucać też odpadki kuchenne, obierzyny z warzyw i owoców. Wszystko robiłem to instynktownie. No i w taki sposób udało mi się wyhodować tam moje pierwsze pomidory, ogórki oraz truskawki, które ze smakiem. Cinała moja jeszcze mała córeczka, Daisy. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że istnieje coś takiego jak uprawy permakulturowe, permakultura. Pamiętam, jak Sepp Holz w swojej książce wspominał, że po kilkunastu latach prowadzenia swojego gospodarstwa w zgodzie z naturą, dostał zapytania od Uniwersytetu Rolniczego w Wiedniu, czy możliwe byłoby przeprowadzenie seminarium na terenie jego gospodarstwa? Sepp Holz jest wyjątkową osobą. Mieszka w Austrii i stworzył swoje gospodarstwo na południową zboczu góry Schwarzenberg. Tarasy Kramterhof rozciągają się od Doliny. Wysokość 1100 metrów nad poziomem morza, aż do Har 1500 metrów nad poziomem morza, czyli 400 metrów różnicy w ukształcowaniu terenu na zboczu góry. Wyobraźcie sobie to. No, osobiście planuję tam pojechać i zobaczyć to na własne oczy. Nieosiągalne kiedyś tereny stały się teraz dostępne. I można optymalnie wykorzystywać cały obszar. Step przyznał, że podczas seminarium odbywającego się w jego gospodarstwie po raz pierwszy usłyszał, że istnieje określenie jego sposobu zarządzania gospodarstwem, czyli permakultura. Step instynktownie prowadził gospodarstwo permakulturowe od bardzo wielu lat. Jest on prekursorem. Współczesnej permakultury w Europie. Pojęcie permakultura zostało wprowadzone przez australijskiego ekologa Billa Mollisona oraz jego studenta Davida Holmgrena. I pochodzi od angielskiego wyrażenia Pernament Agriculture, co w wolnym tłumaczeniu oznacza tyle co trwałe. I zrównoważone rolnictwo. Chodzi o rolnictwo w zgodzie z naturą, którego podstawę stanowią naturalne cykle i ekosystemy. Określenie to pojawiło się po raz pierwszy w książce Permaculture One opublikowanej w 1978 roku. Aczkolwiek permakultura. Była już stosowana od bardzo dawna. Efektywne systemy gospodarowania z naturą zostały opracowane w najróżniejszych kulturach świata. Dzięki metodom prób i błędów, ciągłemu doskonaleniu i wyciąganiu wniosków z własnych pomyłek. W ten sposób, na przykład, tworzono tarasy barberów w Maroku, pola ryżowe w Azji, żeby nawadniać je w naturalny sposób. W ten sposób tworzyli swoje osady, gospodarstwa nasi przodkowie, prasłowianie na terenach obecnej Polski. Ludzie dążyli do stworzenia takiego stabilnego ekosystemu, w którym rośliny nie wymagały aż tak dużej ingerencji człowieka był to sposób współpracy człowieka z naturą, a nie zbiór pewnego rodzaju technik uprawy stosowanych obecnie. Ja jako twórca historyczny epoki wczesnego średniowiecza bardzo często przebywałem na łonie natury, spałem na polanach, często w lesie. Tak się złożyło, że mój angielski przyjaciel Raymond Stigam, Ray Człowiek, który kochał i szanował naturę. Też odtwórca historyczny wczesnego średniowiecza, epoki wikingów. Wojownik armii Jomsburg. Był współwłaścicielem pięknego lasu nieopodal Londynów, w Chesan. Dzięki temu miałem okazję, żeby często spędzać w tym lesie czas i wiele razy też tam nocowałem, któregoś razu z moim starszym bratem Dariuszem wpadliśmy na świetny pomysł i zbudowaliśmy platformę obserwacyjną wśród koron drzew, taka nasza baza oaza spokoju w środku lasu. Miałem wtedy okazję obserwować przyrodę, cały teren lasu i okolice z góry. Miałem okazję wyciszyć się, i często obserwować, jak rośnie i funkcjonuje las. Jaka jest piętrować, zaobserwować jaka jest, jest piętrować roślin, zależności, to w jaki sposób kształtuje się kształtują się w strumienie po, po obfitych deszczach? Jak wszystko ze sobą naturalnie funkcjonuje, jak wszystko żyje w harmonii ze sobą. Mieszkałem wtedy w Londynie. I to była moja taka odskocznia od tej betonowej dżungli. Przebywając w lesie, obserwowałem, jak opadają liście z drzew, jak powoli się rozkładają, tworząc, tworząc cienką warstwę ziemi. Zobaczyłem to też szykując miejsce na ognisko, odkrywając warstwę liści. Założyłem wtedy. Że ziemia pod liściem jest bardzo ciemna, żyzna, że ładnie pachnie. Zabrałem też trochę tej czarnej ziemi i dodałem do swojej skrzyni, w której uprawiałam swoje warzywa w Londynie. Za jakiś czas przeczytałem w jednej z książek, że ta warstwa gleby jest nazywana humusem. Humus jest nazywany także próchnicą. To warstwa ziemi bogata w materiały pochodzenia organicznego z resztek roślin na różnych etapach rozkładu. Ta wierzchnia warstwa w lesie ma zwykle około 20-25 cm grubości i jest podstawowym źródłem odżywczym dla roślin. Tworzenie tej warstwy występuje cyklicznie, jeśli nikt z zewnątrz w to nie ingeruje. To jak każdy zapewne wie, są cztery pory roku: wiosna, lata, jesień, zima. Na jesieni liście drzew opadają i powoli rozpadają się przez okres zimowy, aby na wiosnę wszystkie potrzebne składniki odżywcze dotarły do korzeni drzew i dały moc do wzrostu i tworzenia nowego życia. Na wiosnę kwitną kwiaty. Latem drzewa owocują, owoce opadają i naturalnie przemieszczają nasiona do ziemi, gdzie powstaje nowe życie. No i tak to cykl się zamyka. Permakultura polega m.in. na tym, aby naśladować wzorce, jakie podpowiada nam natura. Dlatego w moim ogrodzie, gdzie są zbudowane skrzynie permakulturowa tworzą odpowiednie warstwy. Jest ich zazwyczaj 7 podstawowych. Powstaje wtedy tak zwany przekładaniec. Jest też takie ciasto o tej nazwie. Ciasto, które robiła czasami moja kochana mama Henryka. Pozdrawiam serdecznie, moją mamę. Podczas uprawy moich warzyw stosuję też systematyczne ściółkowanie. Układając często na powierzchni liście z drzewa dębowego, słomę lub suszoną trawę. Dla mnie osobiście, permakultura to obserwowanie i naśladowanie matki natury. To korzystanie z gotowych rozwiązań, jakie pokazuje nam przyroda, i zastosowanie ich w swoim życiu codziennym. To życie w zgodzie z naturą. Bardzo podoba mi się etyka permakultury, która opiera się na trzech podstawowych filarach. Pierwszy, czyli tak, troska o ziemię, piecza nad małym skrawkiem planety Ziemia, drugi, troska o ludzi, dbanie o siebie, swoją rodzinę, sąsiadów, a także myślenia o ludzkości. Trzeci to produkowanie i dzielenie się w sposób sprawiedliwy. Możliwe jest wzajemne udostępnianie sobie warzyw, wzajemne udostępnianie sobie materiału siewnego, nasion, informacji, dzielenie się informacją, wiedzą na temat uprawy oraz udzielanie sobie wzajemnej pomocy. Kiedy nie używamy nadmiernej ilości wody, energii lub czegoś innego, to jest właśnie sposób dzielenia się. Powiedziałbym więc, że jeśli codziennie dbamy o ziemię i o istoty ludzkie, jeśli sprawiedliwie dzielimy się zasobami, to stosujemy permakulturę. Permakultura to znacznie więcej niż zwykłe ogrodnictwo. To zapraszanie do ponownego przemyślenia wszystkich uwarunkowań mających wpływ na nasze codzienne życie. Środowisko, narzędzia i technologie, nauka i kultura, zdrowie, dobre samopoczucie, finanse i gospodarka, kwestie dotyczące gruntów i sposobu zarządzania a także troska o przyrodę i glebę wszystko to jest ważne dla ludzi, którzy zajmują się permakulturą. Ja mieszkając w różnych miejscach i tworząc swoje mini-ogrody permakulturowe, zauważyłem, że sąsiedzi obserwując moje działania też zaczęli tworzyć takie ogrody. Z czego bardzo się cieszę. Pytali mnie od czego zacząć. Ja z chęcią dzieliłem się z nimi oczywiście wiedzą, a oni cieszyli się, że po raz pierwszy w życiu sami osobiście coś wyhodowali. Ja obecnie mieszkam na północy Anglii, w Sheffield, w okolicach Peak District. Mój sąsiad Paul też połknął bakcyla i zaczął uprawiać żywność w skrzyniach, które pomogłem mu stworzyć. Wymieniamy się warzywami, nasionami, pomagamy sobie wzajemnie. Ja uprawiam stare pyszne odmiany pomidorów, ogórki, buraki czerwone, kalafior, kapustę, rabarbar różne sałaty, wiśnie, jabłka. Mam też specjalny skalniak, na którym uprawiam zioła. A mój sąsiad Pol uprawia marchew, fasole, topinambur, słoneczniki, ma czarne porzeczki oraz truskawki i poziomki. Ja obecnie uczę się od najlepszych praktyków jak projektować i tworzyć kompleksowe ogrody. Permakulturowe, z czego bardzo się cieszę. Chciałbym w przyszłości pomagać innym ludziom w projektowaniu i budowaniu ogrodów permakulturowych. Dla wszystkich zainteresowanych powrotem do natury, bardzo polecam książki napisane przez doświadczonych praktyków. Czyli tak, polecam Wam na, na początek e, kilka podstawowych pozycji. Pierwsza to jest Ogrody Permakultury. Dotknąć ziemi autorstwa Andrzeja Młynarczyka i Moniki Podsiadła. Kolejna pozycja to permakultura w ogrodzie, Demian Dekasz oraz oczywiście permakultura Sepa Holzera praktyczne zastosowanie w ogrodnictwie, sadownictwie i rolnictwie. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia ponownie. Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnego dnia.